W sobotni wieczór ostrudzki amfiteatr rozbrzmiał dźwiękami dobrej nowiny. Już po raz czwarty w Ostródzie odbył się koncert ewangelizacyjny pod hasłem By świat usłyszał. W tym roku gwiazdą wieczoru był wyjątkowy zespół. W tym roku główną gwiazdą naszego koncertu jest zespół Deus Meus, chyba najdłużej istniejący i najbardziej znany zespół muzyki ewangelizacyjnej, muzyki uwielbieniowej w Polsce. Zagrał ponad 600 koncertów w swojej 27-letniej karierze, więc to jest całkowita i absolutna ekstraklasa polskiej muzyki chrześcijańskiej. Występ szczecińskiego zespołu Deus Meus, mającego w swoim składzie żywe legendy rodzimej sceny jak Witek Góral czy Marcin Pospieszalski, wypełnił trybuny i sprawił, że na koncert przybyli nie tylko ostrudzianie. Bo na nasz koncert, z tego co wiemy, wybrali się ludzie nie tylko z Ostródy, ale również z Olsztyna, z Bartoszyc, z Gieczwałdu i w zasadzie z całej diecezji przyjeżdżały grupy. Była grupa z księdzem Jarkiem Dobrzenieckim, organizatorów Światowych Dni Młodzieży w diecezji warmińskiej, więc nasze wydarzenie ostródzkie staje się coraz bardziej popularnym wydarzeniem na mapie tych wydarzeń religijnych w archidiecezji warmińskiej. Zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia wymaga zaangażowania całego sztabu ludzi. Pomiędzy organizatorami znaleźli się także ci najmłodsi, którzy również chcieli dołożyć swoją cegiełkę do tego wielkiego dzieła. Zaangażowały się, powiedzmy sobie, na trzy sposoby. Pierwszy sposób zaangażowania się to byli nasi pomocnicy, animatorzy, wolontariusze, którzy w liczbie kilkudziesięciu, którzy pomogli nam wszystko ustawić w amfiteatrze, posprzątać w amfiteatrze, ale również pomagali ogarnąć dzieci pod sceną, pomagali robić kanapki, pomagali piec ciasta. Także to było naprawdę mnóstwo ludzi, którzy było w to zaangażowanych, od przedszkolaków aż po emerytów, więc tak naprawdę integrujemy całe środowiska, no bo w warsztatach tych, które były prowadzone od piątku, pomagały dzieciaki naszych tu współorganizatorów, a przy pieczeniu ciast i przy robieniu kanapek pomagały panie z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana i nie tylko, które co roku angażują się w to wydarzenie. Koncert ma za zadanie nie tylko ewangelizować, ale też łączyć. Organizatorzy postawili więc na stworzenie warsztatów wokalno-instrumentalnych, zwieńczeniem których był występ w trakcie sobotniego koncertu. Na ilość chętnych do wzięcia udziału w warsztatach nie można było narzekać. W warsztatach w tym roku wzięło udział ponad 30 osób, to młodzieży i dorosłych, oraz prawie setka dzieci, które wystąpiły razem z nami na scenie. I te dzieci brały udział w próbach, znaczy większość tych dzieci brały udział w próbach już od stycznia. Co miesiąc miały takie próby. Koncert poprowadził znany aktor Adam Waronowicz, który wychodząc poza standardową rolę konferansjera, wygłosił przed zebranymi swoje osobiste wyznanie wiary, które wyjątkowo poruszyło słuchaczy. Wystąpienie było także wyjątkowo poruszające dla samego aktora, który na równi z widzami zdecydowanie zapamięta emocjonalne chwile spędzone na deskach ostródzkiego amfiteatru. A to nie ma pieniędzy, bo to jest coś więcej, bo to jest no właśnie coś, co jest duchem, co nas wypełnia, nie? I myślę, że coś takiego zostaje w tych ludziach. Nie wiem na jak długo, ale na pewno przyjdą za rok. I to jest niesamowite, nie? I myślę, że dopóki starczy tego oddechu w nas, to musimy takie rzeczy robić. Dawać ludziom nadzieję, że to jest niesamowite miejsce, w którym żyją. Czy świat usłyszał? Zdecydowanie tak. Masa emocji, a wszystkie pozytywne. To niewątpliwy sukces organizatorów tegorocznego koncertu. Radość z wykonanej pracy zamierzają przekuć w motywację do stworzenia przyszłorocznej piątej edycji, która zgodnie z ich zapowiedziami ma być podsumowaniem i swoistym ukoronowaniem dotychczasowej działalności. Czym nas zaskoczą? Tego dowiemy się aż i zarazem już za rok.